Czas zacząć się hydroizolacją, czy izolacją przeciwwilgociową, poziomą, fundamentów. Wczoraj skończyłem rozszalowywanie i spłukałem piach, które tam naniosłem na nie, żeby tego za bardzo nie zamiatać. Kurczę, odgłosy w lesie, nigdy nie wiem, czy tam się czai. Więc mam tu przygotowaną papę. Mam tu 100 metrów kupione, po 5 metrów w rolce. A tu znowu mam dysperbit, tytana. I normalnie pewnie bym tego nie robił. Normalnie, czyli jakbym miał ładnie zatarte ławy. A nie zrobiliśmy tego. Nie miałem wtedy ze sobą pacy, wszyscy byliśmy już padnięci po zalewaniu, a chwilę później to już ten beton taki twardy się robi, że to nie ma szans, te pace by się na nim zdarły. Także mam taki nieidealnie gładki beton. Dlatego właśnie najpierw przesmaruję to tym dysperbitem, ale rozcięczę to. Właśnie w jakiej proporcji, tam dwie informacje znalazłem, 1 do 3 i 1 do 1. Także ja wezmę tą wersję 1 do 3 i no i tyle. Przesmaruję, a dopiero potem będę ciął papę i ją kleił. Tak, w sumie nie wiem po co, no po to, żeby wypełnić te dziury, tak, gdzie papa nie wejdzie, gdzie może mi się gdzieś tam zniszczy, przerwie, aczkolwiek jak się zniszczy, przerwie, to raczej gdzieś na krańcach, bo po niej nie będę łaził, na nie przyjdzie już bloczek, zresztą to boki najbardziej są takie poharatane, środki są z grubsza, ok, także dlatego to przysmaruję, żeby tak wspomóc tą papę może, no i nie wiem, czy to pomaga do lepszego lepienia się papy. Nie mam pojęcia. Wyczytałem, że można używać tego dysperbitu jako podkład pod papę, więc zastosuję. Ster na dom. A jeszcze pełnego nie nalałem wiadra, że jednak zostaniemy przy takich proporcjach. No dobra, idę się wytrzeć z tego syfu. No to zacznijmy gdzieś tu. Przywałek z grubym włosiem tu? Pewnie ja.
Dobra, jedno wiadro pogoniłem z moich 10, które zamówiłem, nie wiem po co. A wiem, dlaczego 10 zamówiłem. 10, bo na Allegro przesyłkę musiałem zapłacić i do 10 wiader mogłem na jedną przesyłkę zamówić. A i tak wychodziło to dużo korzystniej niż gdziekolwiek indziej kupować, przynajmniej jeżeli chodzi o tytana. Cenowo, nawet z przesyłką, tak? I skoro jedno wiadro pogoniłem, jeszcze z jedno zejdzie mi, może jeszcze następne będę musiał otworzyć, ale chyba mi to starczy, to następne wiadro do zagruntowania. To warto przeczytać sposób użycia, tak? Jakieś informacje oczywiście, jak już posmarowane, to troszkę późno, ale jest tu też napisane o rozcieńczać z wodą 1:1 lub 1:2 jako podkład. Beton powinien być już, zakończyć proces wiązania cementu. No, ile mi tu minęło, tydzień? Z wierzchu chyba już związało, nie? Nie będę miesiąca czekał, żeby to posmarować. I co tu wiele? Jakieś tam środki wodne do naprawiania paw, że tak powiem. Ja tam w to nie wierzę. Jak to woda przyjdzie, to potem ta chyba spłukuje gdzieś. A przynajmniej jakieś mieliśmy mazidło firmy, bez firmy. To tam jak zaschło i woda popadała, deszcz, to potem tak to zmywało z tej papy, więc ja bym tam dachu tym nie naprawiał. I co tu jeszcze jest? Hydrolizacja podziemnych części budowli i podposadzki. Po należytym wyschnięciu warstwy gruntującej nakładać masę przynajmniej w dwóch warstwach, pamiętając o zbrojeniu wszystkich kątów pasami. Co? Jakimi pasami? Z tkaniny technicznej. Aha. Nie mam tkaniny technicznej. Gruntowanie, rozcieńczać wodą w stosunku 1:1:1:2. Szczotka, bla bla bla. Dane techniczne. Czas schnięcia. O. Czas, grubość warstwy milimetr. Czas schnięcia warstwy do 6 godzin. Zużycie. Możliwe, ja tu mam 100 metrów około bieżących, a kwadratowych no, razy 0,6, no to 60 metrów kwadratowych. Co tu jeszcze? Hydroizolację na warstwie, ilość warstw, gruntowanie 1, coś tak będę robił. Hydroizolacyjne 2-4 w zależności od zastosowania, czyszczenie narzędzia, no nic ciekawego. Dobra.
tak dwa wiadra pogonione, w zasadzie tam jeszcze trochę zostało, resztka, i cały fundament jest pomazany. Cały, oprócz tych miejsc, gdzie są słupy, bo teraz nie klei się papy tam, tylko ma to być jakaś tam monolityczna całość ze słupami, z wieńcami, więc ten beton musi być powiązany, nie może mieć żadnej takiej odcinki. I tam będę smarował jakimiś takimi, coś jakby folia, w płynie jakieś takie hydroizolacje. Nie wiem, tam jakieś cekole, Ceresita kupię raczej. Cekol 400 wykosztował paczka, Ceresit 2. Czy to dobre, czy to najlepsze, nie mam pojęcia, ale tak tam będę robił. Dobra, zabieram się za krojenie papy. Papy mam na 100 metrów, tu mam chyba trochę więcej jak 100 metrów bieżących. 20 rolek po 5 metrów, będę ciął je 60 na 40 cm. 60 teraz na ławy, a potem ten odpad 40 cm będzie potem już na murowanie ścian. Także chyba nie warto kupować teraz tylko na fundamenty, rozdziabiać to nie wiadomo jak, na 50 czy jakieś, i potem znowu kupować papę. Więc tyle. A jak mi zbraknie, to mam jakąś tam resztkę jeszcze innej papy w domu. Jakieś tam metra czy paru metrów, nie wiem, do 6, chyba 106 mi wychodziło. Ale liczyłem wszystko razem z objętymi powierzchniami słupów i kominów. A co chciałem powiedzieć? Aha, no i papę mam taką najgrubszą, kupiłem jaką widziałem, 5,2. Ze względu właśnie, że nie mam zatartego tego betonu. W niektórych miejscach jest taki chropowaty. Mało karty zostało mi na jakieś 4 minuty. Tniemy papę. Rozłożona. Tą część sobie zostawiam na potem, już jak będę murował ściany. Czyli z tej strony będzie 40, z tej strony 60. Papa nie ma jakiejś tam specjalnej podziałki, ale ta, którą ja tu kupiłem, ma jakieś takie kropeczki nadrukowane. No i z grubsza na szóstej kropeczce, czy z jednej, czy z drugiej strony, wychodzi mi to te 40 cm, 60, które będę miał na fundament potrzebował. Więc sobie przykładam, nawet specjalnie nie mierzę tego, przykładam sobie łatę długą do tych kropeczek. Tam na pierwszej sprawdziłem, one z grubsza są równo nadrukowane i po niej sobie tnę. Fajnie, że jest 5-metrowa, bo jednak trochę ta papa waży. Przy 10-metrowej rozbijanie jest kłopotliwe. Znaczy dużo miejsca trzeba i chodzi o to, żeby przewrócić na tą stronę. Po tej stronie całkiem fajnie się tnie, po to jak kiedyś ciąłem, no to te nożyki na tych kamieniach w momencie tępią, utytłane są, zalepione i no źle się tnie. Więc tu jest taki problem, żeby albo to rozwinąć od razu na tej stronie, albo sobie przerzucić tą papę. No jest lato, więc jest ciepło, więc nie ma to jakiegoś większego problemu. Jednak jak byłoby chłodno, czy jakąś tam zimową porą, czy nie wiem, jakby ktoś tam robił, ta papa mogłaby się połamać w trakcie przewracania, przekładania. Więc tyle jest. Dobrze, że teraz sam nie porwałem. No i żeby był ktoś jeszcze do pomocy, no to też inaczej, ale jestem sam, więc muszę sobie jakoś radzić. Łata, sklejka pod spodem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Szósta kropeczka od tej strony mniej więcej. Co za różnica. O. Nóż do tapet najlepszy. Teraz chyba obok szarej taśmy powinien być na jakimś podium. NASA kosmiczne. O. Mam resztkę noża, ale jeszcze daję radę, mam nowe ostrza zakupione. To akurat na długość sięga mi tu.
trochę tego pociąłem. Jeszcze sześć zostało mi tu ostatnich rolek do przecięcia. Już można sobie odłamać, już trochę się stępił. Chce się tym. Modyfikowane SBS na włóknie poliestrowej. Cokolwiek to znaczy. Teraz trochę sztywniejsza, bo jest chłodniej. Jestem tu z rana, wczoraj w pełnym słońcu, to tam mięciutka była. Zobaczymy, jak teraz będzie szło. Szybki zgrzeb. No jak tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ładnie wychodzi akurat. Mniej więcej. Ulala. No powiem, że na ciepłej lepiej się cięło. Zdecydowanie. Była mięciutka. Jak była ciepła, no ale nie będę teraz czekał do południa, żeby ją kroić. Chociaż z drugiej strony może lepiej teraz sobie przykleić to, co mam. Cholera, haczyka zapomniałem. A potem jak się rozgrzeje, to wróci do cięcia.
i odpadł 40 cm na płot. Będę musiał to przenieść sobie, poustawiać na pionowo, żeby się nie spłaszczało. Ale teraz to niech se leży. Kurka wodna. Cały proces cięcia papy i kolejna rolka, jeszcze 5.